Marek Olejniczak i pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie z Rumunii, ale za chwilkę o tym. Cześć Marku i zacznijmy od tego wprost, jak zdrowie? Witam Ciebie, witam wszystkich, którzy są zaskoczeni, że nie z Rumunii, aczkolwiek chyba się cieszą, że się w ogóle odezwałem. Jeżeli chodzi o zdrówko, okej. Nie lubię narzekać, nigdy nie narzekam, ale nie mam powodu do narzekania, nawet jeżeli niektórzy myślą, że coś się stało i pewnie u niego tak źle. Uspokajam, że wszystko jest w porządku. Myślę, że podczas tego naszego spotkania coś się wyjaśni, coś się dopowie. Ci, którzy nie wiedzą, albo mają jakieś wątpliwości, to uzyskają odpowiednie info. No i będzie wszystko ok, nie? Co teraz robisz, Marek? Czym się zajmujesz? Jaki jest okres życiowy w tym momencie? Czy jedziemy naokoło, zanim dojdziemy Jedziemy do naokoło. głównego. Nie Wiesz ma co, tego. to było takie bardzo życiowe właśnie wypytanie, takie dla tych, którzy naprawdę się może interesują moją osobą. No to jakby ktoś mnie zapytał na rozmowie kwalifikacyjnej, czy czuję, nie? No więc no jestem szczęśliwym ojcem i mężem. To tak można powiedzieć. Ci, co wiedzą, to wiedzą, że rodzina jest u mnie bardzo ważna, dlatego wiele spraw się właściwie kręci wokół rodziny, czyli no, pracuję, czy to wiedzą najbardziej, że to jest związane ze sportem. No, oprócz jakiejś tam własnej działalności, to oczywiście zajmuję się sportem, pomagając innym się rozwijać. Prowadzę zajęcia w klubie u siebie tutaj w mieście. Jeżeli chodzi o moją działalność sportową, zawodniczą, to ja widzisz, że wybiegnę naprzód, bo do tego zmierzamy. No to na chwilę jestem troszkę nieczynnym zawodnikiem. Miałem w planach przygotowanie się do najważniejszej imprezy w tym roku, która właściwie ma miejsce dziś, teraz, w tej chwili. Czekamy na wyniki tak naprawdę. Oglądałeś w No ogóle, czekamy. przebijało ci się? Wiesz, tak, no to co mogłem gdzieś tam Jak znaleźć. rozmawiamy jeszcze? Komu dajesz jak na razie? Ja bym chciał, żebym wygrał Kalahar. No bo powiem ci, że podoba mi się ta sylwetka, trochę przypomina mi ten jego old school, no bo on jest wiekowy, ale przypomina mi trochę Ronnie Colemana Okay. swoim, wiesz, no gabarytem, swoją gęstością. Wiadomo, że to jest, nie jest może do końca dobre porównanie sylwetek, no bo Coleman kończył swoje starty w trochę lepszej formie. Może nie do końca, ale po prostu no jakby w swoim szczycie to on wyglądał no, trochę lepiej. Tutaj mamy typowe zawody Masters, ale tu chodzi o tą wielkość i to wrażenie, jakie robi Phil na scenie. To na pewno, no jeżeli chodzi o pretendenta, który się no, od razu uważano go za pretendenta no kto będzie drugi? Moim zdaniem, czy ogólnie. No nie, wiesz, ja na razie tak. Tutaj mamy Na teraz razie. Lachara, tu pokażemy Wam, jak wygląda jego sylwetka. Wiadomo, pamiętajcie, to są zawody Masters, czyli no te sylwetki no nie są aż tak może estetyczne, ale widać tu tą ziarnistość, prawda? Pierwsze, co się wrzuca w oczy, to ta właśnie taka ostrość, ziarnistość. Pełność też mięśni. Ci zawodnicy, no i do tego Klachar jest w bardzo dobrej formie. Jak patrzę, tak szczerze mówiąc, tutaj mamy Kamala, prawda? Kamal Elgar. O, Kamalu, tak, Kamal, no. Jest docięty, jest spory, ale przy tych zawodnikach, czyli przy Maxie i przy Klacharze, wygląda po prostu na małego. Tak, oni tak jak go wezmą, jak on jest w środku przez chwilę w jakimś porównaniu, no to no tak jakby był, wiesz, z rodzicami, nie? Dokładnie, tutaj po prostu musimy pamiętać, że to jest open kulturystyka. Wczoraj, moim zdaniem, gdyby zszedł do tego 212, Yamagishi'ego mógłby wygrać z Yamagishi.
No bo to była jego kategoria, nie? Tak, tylko że on powiedział, że schodzenie tak nisko z wagą jest po prostu niszczeniem całkowicie jego sylwetki. A moim zdaniem ja bym dał to Maxowi. Max jest najbardziej docięty, kontroluje bardzo ładnie brzuch, poprawił znacząco nogi, pozowanie jest fenomenalne. Wiadome, to co pierwsze rzuca się zawsze w oczy na scenie, czyli no, ta środkowa sekcja tak zwana jest bardzo, bardzo dobra. Dlatego u mnie, w moich oczach jest Max, a to co teraz powiem, moim zdaniem wygra Kamaru. Dlaczego? Bo to Kamaru. No bo właśnie. Dlatego ja to, co mówisz, podpieram tym, że on będzie drugi, dlatego, ale nie dałbym go jako pierwszego, dałbym go maksymalnie drugiego, dlatego mówię, że to może być drugie miejsce, no i Max będzie trzeci. No, Max będzie pewnie trzeci. Lachar, wiadomo, dadzą mu za ten rozmiar. Chociaż ja szczerze, jeżeli porównujemy dwóch zawodników, no to prędzej bym porównał właśnie Klachara z Maxem niż zawodnika, który nie pasuje nijak pomiędzy nich. Wiesz, o co chodzi, no bo mamy sobie Kamala, który jest zupełnie inny. Nie pasuje tam do tego klimatu, ale wiesz, oni, ci zawodnicy w ogóle tak jak no, pracowali nad tym, na ten werdykt, na te porównania dużo wcześniej. Wiadomo, że od momentu ogłoszenia listy startowej już zaczęto spekulować, biorąc pod uwagę oczywiście wcześniejsze starty i osiągnięcia tych zawodników. No i w międzyczasie Phil bardzo mocno wzmocnił swoją pozycję. Właściwie on już wygrywając zawody, nie Masters, a takie można powiedzieć kwalifikujące do Olimpii tej głównej. Także on mocno przypieczętował tą swoją mocną, wiesz, stronę, no, mocną stronę, całą swoją sylwetkę, bo bardzo się poprawił od czasu, gdzie rok temu wygrywał zawody dla Masters. Nie wiem, czy to nie był w Pittsburghu Mistrzostwa Świata. On nie wygrał Mistrzostw Świata, bo on chyba mi się zdaje. Ale bardzo fajnie, że poruszyłeś ten fakt co do kwalifikacji na zawody Mister Olympia, bo Phil, tak jak wspomniałeś, już jest zakwalifikowany. Kamal jeszcze nie. I mimo tego, że on jest Mister Olympia 212, on w Open wyjść nie może, bo on nie jest zawodnikiem, wiesz, kategorii, nie wygrał Olympii Open. Więc jeżeli on chce wyjść na Olympii Open, on musi wygrać te zawody, więc tutaj szala może się właśnie przesunąć na stronę Kamala, z tego względu, że wiesz, że Klachar już ma kwalifikacje i chcieliby może dać właśnie kolejną. No właśnie i tu poruszyłeś taką kwestię, no, czy poruszyłeś, dałeś trochę do myślenia, bo to tak do końca nie jest fajne słyszeć, że no okej, okay, no to staramy się tak dać zawodnikom szansę, żeby mogli dalej się pokazywać, już mówimy o Olimpii. I teraz tak, no to on ma kwalifikacje, jest lepszy, no to nic, ale on już ma, to mu nic nie da, że tutaj wygra, to dajmy wygrać komu innemu po to, żeby mógł również być na Olimpii, bo szkoda, żeby nie był. Ale się liczy dzisiejszy dzień, ta forma, którą prezentują, to niech będą właściwie ocenieni dzisiaj, a nie ze względu na to, co będzie później, jaka będzie, wiesz, polityczna tego strona, jak wzbogacić kolejne zawody, no bo oni cały czas pracowali na to, jak wyglądają teraz, jak będą oceniani, no to niech to będzie takie właściwe. To, że ktoś startuje mając kwalifikacje, to jest jego sprawa, tak? Chce po prostu rywalizować, nie? Marku, życie jest piękne i jest kolorowe w niektórych aspektach i to, co mówisz, ja się w 100% z tobą zgadzam. Tylko, że mówmy, jak może być, prawda? Znając politykę i znając... No tak, myślimy, tak często bywa, no. Możemy mówić, że coś jest słodko-pierdzące, a no niestety takie nie będzie, no niestety, prawda? No zobaczymy, jak będzie, nie? Zobaczymy, jak będzie, później w komentarzach będą pisać. Ja będę tam czasami zerkał, może już będą wyniki. Jeżeli coś się dowiem, to od razu wspomnę. Ale teraz do meritum. Co się stało, jak się stało i czemu się stało i czemu nie macie tam na scenie? I albo może zacznijmy na początku tak. Wiem, że to takie gdybanie, ale patrząc na tych zawodników, widziałbyś siebie w top 5? Tak. Okej, okay, kropka, idziemy dalej. Jak to się stało, co się stało, dlaczego się stało? Wiesz, jak to się stało, to
dokładnie nie wiem i dokładnie co jest, jeżeli chodzi o stan zdrowia, no bo to jest główny powód tego, że nie jestem dzisiaj tam, gdzie powinienem być, gdzie chciałbym być. Po prostu zdarzyła się kontuzja dokładnie 8 tygodni temu, 23 czerwca. Poczułem jakiś taki dziwny ból w udzie, taki promieniujący, chodzi o układ nerwowy. Bez powodu zupełnie żadnego, po prostu rano się obudziłem, tak coś niefajnie się poczułem, takie promieniowanie, no i domyśliłem się, że to chodzi o jakiś ucisk na nerw z góry, z kręgosłupa. To był, pamiętam, piątek, no a w sobotę już na trening, no nie wyszedłem z domu po prostu, bo problem był wstać do kibla, jak się mówi. Wiesz, no myślałem, że to jest jakieś tymczasowe, no bo już niekiedy miałem jakieś problemy takie promieniujące gdzieś tam i tak dalej, ale nic takiego, bo nie było na tyle poważne, żeby się aż tak unieruchomić. No ale nadal nie przyjmowałem jakiejś takiej, wiesz, myśli, że to będzie trwało długo, że to będzie poważne. No to stwierdziłem, że okej, no zrobię tą przerwę od treningu na tyle, ile muszę. Oczywiście zachowując dalej dietę, zachowując odpowiedni tryb, taki, który był, bo to były przygotowania, wiadomo, ścisły czas prepa. Marku, Dlatego. Czasem z Maurem? Tak. Mhm. Wiesz co, no Mauro wtedy nawet nie zawracałem tak głowy, bo on się zajmował w tym samym czasie z Krystianem. Oni byli na zawodach. Dokładnie nie wiem, które to były zawody. Koniec czerwca. Historia. Nie, wcześniej były. Coś było, no wiadomo, w Europie większość tych zawodów. Także nie chciałem mu zawracać głowy, bo on się też ogólnie to bardzo przejmuje, jak któremuś zawodnikowi coś się dzieje. To po co miałem mu zawracać głowę, jeżeli on i tak miał wystarczający stres związany ze startem swoich zawodników. Ja wiem, jaki Mauro jest, a ja mówię, no to na tym etapie, jak nie wiem, co jest dokładnie u mnie, no to po prostu sobie radzę sam. No się okazało, że to moje unieruchomienie było. Trwało 2 tygodnie. 2 tygodnie nie wyszedłem z domu, w ogóle z domu, bo ja nie mogłem stąpnąć nawet na tą nogę. Nie mogłem, a co dopiero zejść po schodach. Mieszkam parę pięter. Także najbardziej był przerażony pies, że pan nie wyszedł na spacer. No to już było coś nie tak. No tak, no, pan nie może wejść. Chciałem nie wyjść na spacer, jeszcze ty. Nie wiemy, jak no właśnie. Gdzie nagle, wiesz, rutyna się zachwiała, codzienna. Także Pingu wychodzi na spacer. Dodam, że wychodzi nadal na spacer, bo ja po prostu nie mogę spacerować w ogóle. Jak teraz z pracą, skoro nie możesz spacerować? Z pracą? No wiesz, spacerować. Ja mogę się przemieszczać, chodzić trochę, ale to nie trwa zbyt długo, bo mam nadal ten nerw dostał takiego porażenia, że wiesz, no odcięcie prądu, mięsień w ogóle nie pracował. Mam ten mięsień czworogłowy tak osłabiony, że on, no nie mogę nic wykonać tą nogą prawą. Bardzo duży ubytek masy mięśniowej, kilka centymetrów mniej w udzie, to się bardzo rzuca w oczy. Też nie chcę tym się w ogóle tam teraz żalić. Bo już znasz mniej więcej diagnozę. Chciałbym, żeby to mniej więcej było nazewnictwem. Jak to. Chodź. No, jest. Cześć. Gdzie mój kociak? Nie ma. Marek, znasz mniej więcej nazewnictwo tej przypadłości. Jak to się nazywa, to co ciebie spotkało? Wiesz co, może ja tego nie zdiagnozuję. Tak, to był ucisk na korzeń nerwu udowego, który później kulszowego oczywiście i udowego, bo to przebiega na przednią część uda. Ona biegnie aż tam dalej za kolano i ten nerw i tak dalej, to jest naprawdę gruby kabel. Ja byłem u specjalisty, który, zaraz dojdziemy do Huberta, tu z tej strony go bardzo pozdrawiam, bo Hubert Kulczyński miał również poważny przypadek związany z taką sprawą, o, nie chcę już tego oglądać, ale niech inni to zobaczą. Chcę specjalnie pokazać, bo Marek wysłał mi te zdjęcia i przepraszam cię, Marku, jeżeli robię ci trochę przykrości, ale żeby ludzie za chwilkę, bo wiesz jak jest, o, wycofał się, mam majtki mokre i tak dalej.
Jak widzicie, ta prawa noga to jest dobre 10 centymetrów różnicy. No może tyle będzie, faktycznie, nie? To są zdjęcia sprzed paru dni, tygodnia. Cały obszerny boczny jest on. Tu próbuję robić prosto, jedyne co mogę zrobić, rzeczywiście nie jest zbyt dużym obciążeniem. Jedna noga bardziej pracuje od drugiej. Robię sobie tak zwane checkingi, żeby mieć to później w jakimś tam, jakieś porównania. Tu można powiedzieć, że mam spompowane nogi, bo spompowane to tak mówiąc, śmiesznie trochę brzmi, bo te nogi się... Spompowane, Marku, ale czy tak czy siak? O, widzimy tutaj. Tu, a tutaj objętość, no. Mimo że jest napięta, to ona u ciebie No, ale nie jest do końca napięta, nie jest do końca. Nie mogę tego prostego uda napiąć do końca. W tej części No. Zawsze ona taka piękna była, bo mi się, jak ja patrzyłem na twoje nogi, to zawsze mówiłem, kurczę, jak ja bym chciał mieć takie nogi jak olejniczak. Zawsze mi się podoba. No przestań. Naprawdę. Tak mówisz, jakbyś nie miał ud, wiesz, że ja w jakbyś tyłek. Nie mógł, jakbyś turek. Znaczy tak troszeczkę, ale naprawdę zawsze twoje czwórki, ten kształt taki, bo wiesz, ja mam takie ostre je, one są fajnie pocięte, ale są ostre. A ja zawsze chciałem mieć takie krągłe te czwórki, wiesz o co chodzi. Ty masz długie kończyny. U ciebie ten brzuch się inaczej wyglądają, nie? To fakt, ale czwórki akurat mam fajnie wypełnione, wiesz o co chodzi. U ciebie one były takie okrągłe i to mi się zawsze podobało i mam nadzieję, że one szybko wrócą. No ale właśnie. No też. Dalej, No i wiesz, i ucisk tego nerwu, właśnie wracając do tego specjalisty, którego byłem, on jest też specjalistą, który pomógł Hubertowi. Hubert Kulczyński miał podobną przypadłość, ale dotyczyła to nie odcinka lędźwiowego, jak w moim przypadku, a odcinka szyjnego. I u niego problem był taki, że już miał ten problem w Pradze, gdzie startowaliśmy razem. To były nasze ostatnie zawody, półtora roku temu właściwie wyszło. I on już nie mógł spiąć klatki, nie mógł spompować w ogóle góry właściwie. Także bardzo improwizował. Podziwiam go, że on w ogóle wystartował wtedy, no i miał drugie miejsce, bardzo dobrze wypadł, ale on się jeszcze długo z tym męczył i późno poszedł do specjalisty w ogóle. No nie, wiesz, nie wiedział, ja też nie wiedziałem, jak u mnie będzie, dlatego to się też tak ciągnie. Aczkolwiek Hubert mi podpowiedział, żebym się do tego specjalisty też odezwał. Hubert mówi, że był na trzech wizytach i on mu kazał po prostu później trenować i jak najbardziej się ruszać, a nie unieruchamiać po prostu organizm, będąc w takim trybie bardzo intensywnym, nagle nic nie robiąc, to on umiera, on nie będzie się leczył. Dokładnie. Dlatego mi powiedział tak. Przepraszam, że wtrącę, ale wszystkie mięśnie stabilizujące też, one przecież przestaną działać. Więc jeżeli my, osoby, które są całe życie w ruchu, nagle zabierzemy im tą podstawę, zabierze się nam tą podstawę, toż to przecież rehabilitacja będzie trwała jeszcze dłużej. Pierwsze, co przecież u większości ludzi, którzy trenują, prawda, i potem mają jakąś kontuzję, pierwsze, co siada, to mięsień pośladkowy. Mięsień pośladkowy, stabilizacja i potem nie dasz rady chodzić. I to samo jest u osób, które, zobacz, często są po operacji kolana i wielu specjalistów mówi, proszę siedzieć jak najwięcej. Nie! Ile pan da radę ruszać dupsko, to z kanapy i do roboty. Ile da pan radę? Nie mówi nikt, żeby biegać, ale chociaż nawet jeżeli da pan radę zrobić tyle nogą na początku, to rób pan. Rób pan jakikolwiek ruch. To samo kiedyś, jak mój tata miał wypadek, to zrobili błąd, bo powiedzieli mu, żeby tylko leżał, nic się nie ruszał, a potem pojechaliśmy do kliniki do Wrocławia i co się okazało, we Wrocławiu, jakbyśmy pojechali od razu, a powiedzieli, że wiesz, że nic się już nie da, że tutaj już jest pozrywane i tak dalej, wtedy po tym wypadku, prawda, to powiedzieli, że gdybyśmy przyjechali wcześniej, nam nikt nas nie poinformował o tej właśnie klinice we Wrocławiu, to prawdopodobnie mój tata miałby ruchomość większą w całej dłoni. A teraz ma takie na zasadzie, wiesz, chwytaka. Jeszcze zanim przejdę do takiej bardzo ważnej sprawy, to chciałbym nawiązać do tego, co mówisz, że nie poinformował. Niestety jesteśmy żyjemy w takich czasach, gdzie często informacja od lekarzy nie jest tak bardzo, no, nie wiem, cenna, pomocna, jak informacja od osób, które doświadczyły podobnej sytuacji, czy słyszały, że ktoś doświadczył, bo wtedy mogą najwięcej pomóc takim osobom potrzebującym, tak jak mnie pomógł Hubert, a może
Nie Hubert, ale jeszcze w tym przypadku przede wszystkim dziękuję Radkowi Słodkiewiczowi, który mnie umówił na wizytę z tym specjalistą, bo no Hubert niestety nie mógł, nie miał takiej możliwości, on mi tylko polecił go, a Radek, bo spotkałem się z Radkiem no dość niedawno, bo ja tego specjalisty byłem właściwie 3 tygodnie temu, od 3 tygodni zaczynałem współpracę, to Radek mi udał, Radek po prostu udał, że to jemu jest potrzebna ta wizyta, zapisał siebie, a potem ja wszedłem na jego miejsce, bo nie było innej opcji. Nie było, tam jest kilkaset osób czekających na przyjęcie, także Radek bardzo mi w ten sposób pomógł. No także widzisz, ludzie, którzy wiedzą, jaki jest problem, spróbują też pomagać. Ja też uważam, że ja wiem, że wyjdę z tego problemu. Jeżeli ktoś będzie w podobnej sytuacji, a piszą do mnie osobę, chociażby pytając się o moją zerwaną klatkę piersiową, bo miałem jakiś problem, to nie był problem dotyczący treningu, to było zupełnie inne sytuacji. A to już tam nie będę teraz do tego wracał. I też się ludzie pytają, co zrobiłem, w jaki sposób leczyłem. I bardzo często wiele osób mi pytało się o to i oczywiście każdemu odpowiadam na nowo tak samo, bo wiem, że to jest dla nich ważne, bo nie chcę, żeby błądzili, szukali jakiejś pomocy u specjalisty, którzy będą na nowo robili swoje śledztwo a tak naprawdę nie wiedząc, jak pomóc. Niekiedy tacy zwykli ludzie jak my potrafią wiele więcej pomóc niż specjaliści, którym się coś zdaje, bo sportowca trzeba zrozumieć i trochę inaczej do niego podejść, wiesz dobrze sam. Także niestety jesteśmy Ta rozmowa jest lekarzami, bardzo. tak, jesteśmy wszystkim, kim tylko możemy i stajemy się, wiesz, niesamowici tak naprawdę, wiedząc tak wiele i mogąc wykorzystać chociaż część tej wiedzy, która komuś pomoże. A wracając jeszcze dalej, co chciałem powiedzieć do takiej, wiesz, naprawy, to do tego błędu, gdzie ludzie popełniają błąd, nagle przerywając jakąś aktywność, unieruchamiając się, tylko wzrok skierowany na Netflixa i nic więcej, bo on ma przerwę, odpoczywa. Jestem Ja chory. tak, ja na maksa do przesady starałem się robić cokolwiek. Dla mnie, no wiesz, poruszanie się do toalety, czy tam wstawanie od stołu do kuchni, żeby sobie coś uszykować. Nie mogłem stać nie opierając się, musiałem jedną ręką się opierając i jedną ręką coś sobie przygotowywałem. Na pingu mnie wyzywała, że przecież ci to zrobię. Ja mówię, wiem, że mi zrobisz, to byś wszystko zrobiła, ale staram się na ile tylko mogę, nawet pod nosem marudząc, że ała, ała, bo ona mówi, ciągle mówisz ała. Wiem, będę tak mówił, ale uwierz mi, że dla mnie to jest każdy taki dodatkowy ruch w bólu już jest jakimś krokiem do przodu. To i tak jest kruch w przód. Ja się z tym też męczę i Przepraszam, że ci no wiadomo. Ale często lubię poruszyć ten temat. Jak dużym wsparciem jest ona w tym momencie, twoja ukochana? Aż za dużym. Wiesz, a oni to można by było mnóstwo podcastów ułożyć. Pewnie przesłucha. Niekiedy ja ją oznaczam na czymś i ona tylko mówi, no znowu. Wiesz, ją to może ciekawi, ale z drugiej strony ona tak nie przeżywa tego, że wow, coś się wydarzyło, Wszystkie kobiety tak mają, wyjazd taki. Że słuchają tego naszego biadolenia i na przykład my tam mówimy, no słuchaj, i teraz trener rozpisał mi 30 gramów więcej węgli, a ona ma takie, węgli, kurwa, co on będzie ten węgiel żuł? Wiesz, i one ale słuchają, nie? Wiedzą, Wiesz, o co chodzi. Słuchają, tak. To, że słuchają nas, to, że wiesz, że przeżywają to z nami, to jest niesamowicie miłe dla nas, prawda? Bo możemy się wygadać i tyle. Czasami trzeba się po prostu wygadać, wiesz, o co chodzi. No dokładnie. I wiesz, i każdego dnia pierwsze co, pobudka, myślenie, co dzisiaj zrobię, co mogę zrobić, nie? Wiesz, na początku było tak, że przez te 2 tygodnie pierwsze ja nie mogłem w żadnej pozycji leżeć. Czyli spanie nie było na leżąco, spanie było na siedząco. Opierałem się o ścianę, układałem tak poduszki, żebym mógł się zaprzeć na takiej półleżącej pozycji. Szukałem, czekałem momentu, aż przestanie mnie to rwać, bo rwało. I usypiałem, ale takie wiesz, przebudzając się w nocy, no to, to jest właściwie trendy, przypominałeś sobie znowu. Także to wiadomo, że wiązało z tym, że ten spadek apetytu, spadek sił i ogólnie wagi, wszystkiego, wszystkiego.
Wiadomo, nie wchodziłem sobie, nie wkręcałem, że ważę mniej, gorzej wyglądam, wszystko spada. Jakieś takie pomiary czy porównania, zdjęcia robiłem tylko po to, żeby któregoś dnia, gdy będę zdrowy, porównać, zobaczyć, czego dokonałem. Bo ja wiem, że dokonam zmiany i powrotu do zdrowia i tylko dlatego to robiłem. Nie dlatego, żeby się dołować, żeby się przejmować, żeby wiesz, się pogrążać w tym bólu jeszcze większym. Nie, nie, nie. Chciałem, to, ja to wiesz, to traktuję jako taki proces, proces w moim przygotowaniu. Ja jestem nadal w przygotowaniu do zawodu, ja nie przerwałem przygotowań, tylko że w tych przygotowaniach jest pewien cykl przygotowawczy, który się nazywa rehabilitacja, czy odnowa, czy po prostu czyli Marku, naprawa. Za rok znowu w planach będzie Olimpia. Tak, już jest w planach, tylko do tego czasu muszę plan jest zaliczyć. Założony. Tak, no i po prostu jest teraz leczenie, które jest również częścią przygotowań. To nie jest przerwanie przygotowań, tylko po prostu jestem nadal w tym trybie, tylko jest on trochę inaczej przebiega i to wszystko. Nie chcę myśleć inaczej, nawet nie mam zamiaru po prostu. No tak się wydarzyło, może za jakiś czas wyciągnę wniosek, dlaczego tak się stało, no bo pytałem się, dlaczego tak się stało i co się stało. Najpierw chcę wiedzieć, co jest dokładnie z punktu widzenia medycznego nie tak, co mogę zrobić, czekam na wynik rezonansu. Wtedy to jest potrzebne tym osobom, które się mną zajmują, oczywiście, bo ja nie jestem specjalistą. I oni stwierdzą, co można zrobić, żeby przyspieszyć leczenie albo ewentualnie co wprowadzić, żeby uniknąć kiedykolwiek znowu podobnej sytuacji, tak? Tylko to mnie interesuje. Jeżeli mnie interesuje zdrowie, to wiadomo, profilaktyka i zachowywanie się odpowiednio w danym stanie, w którym jestem teraz. Tak jak jestem teraz, no wiadomo, nie wybiegam do przodu, nie myślę cały czas o tym głównym celu, jak wspomniałeś, Olimpii, bo to nie ma sensu. Ja myślę tylko o stanie obecnym, tu i teraz i to wszystko. Tak samo nie będę się cofał wstecz, bo mi się coś stało, bo to się stało, a dlaczego nie wystartowałem w zawodach, dlatego tak wyglądam. Nie, po prostu to też się wydarzyło, wyciągam wnioski wstecz, kontrolując swoje, sprawdzając swoje tam wiesz, zapiski, robię te moje checkingi, bo robię teraz checkingi stanu zdrowia, a nie poprawy formy. Jak aczkolwiek jest to jakaś poprawa, bo widzę, że poprawę nawet stwierdzam pomiary jednego, drugiego uda, widzę, że ten pomiar się zmienia, zwiększa się to udo. Mam, wiesz, nie mam zbyt dużo tkanki tłuszczowej, to jest ciekawe, że mogę zauważyć takie, to jest ciekawsze odkrywanie, wiesz, jakbym był w prosektorium na żywo, robił sobie analizę składu ciała, bo się dziwię, że mam taką formę, jaką mam, gdzie no, nie robię cardio, nie mam aż tak dużej aktywności. I to też jest jakieś ciekawe doświadczenie. Pani mówi, że przesadzam, że mógłbym trochę więcej, wiesz, jeść tych kalorii i trochę przyspieszyć to może regenerację. W pewnym sensie ma rację, ale uważam, jest że... teraz kalorii, Marko? Wiesz co, kalorii nie liczę. Ja mówię tak ogólnie o jedzeniu. Nie jem tak dużo, bo jem 4 posiłki tylko w ciągu dnia, ale ta kaloryczność jest stała, bo ilości się nie zmieniają. Wiadomo, że jeżeli mam ochotę na coś zmienić, to zmieniam, ale widzę, że wiesz, treningowo, a propos treningu, no i wiadomo, że 2 tygodnie nic nie robiłem. Robiłem przez 2 tygodnie, trenowałem przez 2 tygodnie, prowadziłem trening taki autogenny, taką wizualizację treningową. Bardzo dużo mi to pomogło. Uspokoiłem się tym, aczkolwiek też mocno pracowałem nad rozwojem tym mentalnym i taki trening, wizualizacja bardzo pomaga. To jest też jakoś część treningu, który się wprowadza nie tylko w takiej sytuacji, jak ja jestem, aczkolwiek wśród sportowców, którzy przygotowują się do startów, gdzie są w dużym natężeniu treningowym, to też wzmacnia to przygotowanie i treningi zupełnie inaczej wyglądają. Także w tym miejscu oczywiście muszę wspomnieć o Beacie Drewienkowskiej, która chciałem pytać, czy z panią jest, Beatą współpracujesz? współpracuje i też dzięki niej właściwie to zrobiłem, bo takie pewne ćwiczenia wprowadziliśmy na ten czas, gdzie no, byłem nieczynny. To mi też dużo pomogło. Także nie to, że nic nie robiłem. Może nie pojawiałem się w klubie, ale pracowałem również. To przygotowywałem się nadal, ale to w inny sposób. To też nowe doświadczenie.
które myślę, że wiele mi dało i odpowiedziałem sobie na pewne pytania, a interesuję się rozwojem osobistym, także mój rozwój w Jakie tym pytania momencie... sobie odpowiedziałeś na przykład? Na jakie pytanie sobie odpowiedziałem? Nie, na przykład. Wiesz co, no tak, interesuję się swoim rozwojem, no rozwojem osobistym, ogólnie rozwojem osobistym, bo to jest może dla niektórych moda, bo wiesz, jak to jest z pewnymi nowościami, ludzie to traktują jako jakieś wow, coś ciekawego, co trzeba, bo inni robią i tak dalej, ale ja się interesuję o tym od jakiegoś dłuższego czasu i nie przypuszczałem, że będę stosował pewne narzędzia, które zalecałbym innym, o których słyszałem i sobie nawet nie wyobrażałem, jakie mają znaczenie, a teraz zastosowałem je u siebie. I to też w pewnym stopniu wzbogaciło moją wiedzę na ten temat i też chciałbym przekazać ją kiedyś innym, bo no nie uważam się jeszcze za jakiegoś specjalistę w tej dziedzinie, ale interesuje mnie to i uważam, że w rozwoju sportowca praca z jego głową ma bardzo duże znaczenie. Na razie sprawdzam to na sobie i widzę, jakie to efekty daje i polecam to każdemu, niekoniecznie, żeby się znalazł w sytuacji takiej ekstremalnej, żeby musiał to wykorzystać wtedy, ale będąc w takiej sytuacji, wiemy dobrze, możemy się przekonać, że to naprawdę działa. Dlatego odpowiedziałem sobie też na pytanie, ile mogę wytrzymać i jak się zachowam w sytuacji ekstremalnej, bo często czytałem, słuchałem, interesuję się też rozwojem innych sportowców i jak słyszałem, co opowiadali, jakie przeżyli trudne chwile, jak wychodzili z tych chwil, to zawsze podziwiałem oczywiście te osoby i teraz będąc w takiej sytuacji, gdzie również, no można powiedzieć ekstremalnej się znalazłem, to zacząłem podziwiać siebie. Bo Bardzo, wiesz, to jest chyba ludzie bardzo. mają problem z tym, żeby siebie uważać za kogoś wartościowego, za kogoś, kto jest wzorem, czy dla samego siebie, tak? Zawsze widzimy, rozglądamy się po innych i podpatrujemy innych. To nie jest złe podpatrywanie, zachowanie się innych, branie przykładu. Jeżeli ten przykład jest odpowiedni, który coś wniesie w nas, nasz rozwój, ale my nie dopuszczamy czegoś do siebie, tylko cały czas się skupiamy na tych innych osobach, obserwując je, podglądając, okej, okay. Ale nic z tego sobie nie wyciągamy pozytywnego, tylko interesując się innymi osobami, ich życiem, ich zachowaniem, wyciągamy wnioski najczęściej za nich i najczęściej doradzając oczywiście tamtym osobom, wypowiadając się na ich temat, a nie zastanawiając się, czy ta osoba w ogóle, czy to jest prawda. I ja lubię obserwować inne osoby, oczywiście z szacunkiem, i brać przykład i wykorzystując to w własnym rozwoju, no bo to jest motywacja, to jest ok. Oczywiście nie narażając inne osoby na jakąś urazę, czy nie krzywdząc innych osób. Ja mówię o takim krzywdzeniu psychicznym oczywiście. Czyli obserwować, A to... ale nie komentować i zachowywać dla siebie te wszystkie swoje wnioski, chyba że dana osoba cię o owe poprosi. Tak, oczywiście, no bo ocenianie innych osób jak najbardziej jest nieodpowiednie, bo każdy ma prawo przede wszystkim do wyboru. To, że jakaś osoba podejmuje wybór, najczęściej jest to bardzo trudne, jeżeli to wybór jest związany z bardzo dużą zmianą w życiu, no to jeżeli ta zmiana dla niego jest odpowiednia i on podejmie, zaakceptuje tę zmianę i podąża w tym kierunku, to dla wielu, najczęściej dla większości osób jest to niezrozumiałe i często krytykowane, tak? Często osoby, które przyjmują do wiadomości decyzję osoby, którą obserwują, to najczęściej jest to związane z negatywnymi opiniami, z brakiem szacunku po prostu i musimy o tym wiedzieć, że nigdy nie będzie drugiej takiej samej osoby jak David, jak Olej, jak Cutler, tak jak ktokolwiek. Osoby wymieniłem takie, które są obserwowane. Pytanie, bo powiedziałeś, że inspirujesz się wieloma osobami. W ogóle świetnie to co wspomniałeś na temat brania siebie
za osobę, która jest wzorem i od której mogą się inni uczyć, bo jest takie powiedzenie, które mówi, nie możesz pokochać innych, jeżeli nie pokochasz najpierw siebie, prawda? To jest bardzo dokładnie. Ważne. Jeżeli nie zaakceptujesz siebie i nie polubisz siebie takiego, jakim jesteś człowiekiem, prawda, i tego, co robisz, szczególnie jeżeli nie robisz nic złego, to jak możesz kochać i akceptować innych? To jest bardzo ważne. Ale chciałbym właśnie. zapytać, jacy sportowcy obecnie są dla ciebie inspiracją oprócz ciebie? Wiesz co, nie zawsze szukam inspiracji wśród osób, które są bardzo znane. Aczkolwiek często zatrzymuję się na obserwacji osób, które nie mogę powiedzieć, nic nie osiągnęły, bo osiągnięcie może być, wiesz, odbierane w różny sposób. Zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Świata niekoniecznie musi być jedynym osiągnięciem, które sportowiec może uzyskać, tak? Bo każdy się, poważnie podchodząc do tego, co robi, wkłada w to swoje 100%, swoje serce i to, że on osiągnie po prostu jakiś wynik, który może nie jest na poziomie mistrza świata, tak, czy górnej jakiejś top ligi, to on, jeżeli będzie zadowolony z tego, co zrobił i będzie się naprawdę z tego cieszył, no to ja uważam, że jest spełnionym zawodnikiem, jest spełnionym człowiekiem i będzie kimś, który osiągnął coś, podejmując wiele wyrzeczeń, niekoniecznie mniejszych niż ten, który osiągnął tytuł, medal, mistrzostw świata, tak? Wiesz, często ludzie muszą mieć jakiś obraz i porównanie, że coś, co jest, co wygląda jak złoto i jest trofeum, to zawsze będzie stanowiło większy wymiar niż osiągnięcie osoby, która fizycznie nic nie uzyskała, tak? W świetle reflektorów, w świetle fleszy i nie będzie to takie globalne uznanie, nie? Ludzie bardzo cenią sobie, jeżeli ktoś uzna w większej skali, czyli globalnej, jeżeli ktoś jest zauważany. Ludzie bardzo lubią być zauważani przez większą grupę osób niż tą, którą mają wokół siebie. I niekiedy dla nas ważniejsze jest to, że miliony ludzi na świecie będą nam klaskali, niż to, że cztery osoby, które są wśród z tobą i biorą udział w tym twojej trudnej drodze, również są za tobą i też mam tobie będą telefon klaskali. specjalnie, żeby coś zacytować, także kontynuuj, a ja za chwilkę zacytuję słowa pewne bardzo mądrego człowieka. Także mów, mów. Nie mam czekać na cytat? Nie, 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 nie. Ty mów, a ja za chwilkę właśnie, o, jest. I najważniejsze, przestań myśleć o innych, ty nie masz nikogo zaspokajać, ty jesteś najważniejszy, to jest jedno, a to, co mi najbardziej, to, co mi najbardziej przypadło, jeden, Dave, dwa, rodzina, przyjaciele, trzy, i tutaj jest wielka przerwa, trzy kropek, reszta. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, że zacytowałem, nie, bo ale wiem, taka wiem. Jest prawda, że czasami nie zauważamy i w 100% to mówisz, jak dużo wywieramy, jak duży aspekt wywieramy na ten mały krąg wokół nas, osób, które nas doceniają i mają właśnie nas za przykład, a patrzymy na wszystkich koło. I koniec końców sami nigdy nie jesteśmy zadowoleni właśnie z tego powodu. Marek, jak teraz przebiega ogólnie twoja rekonwalescencja? Bo czekasz na rezonans, prawda? Ale tak, już działasz z jakimś fizjoterapeutą, ćwiczysz, jak ćwiczysz, dieta, jedz więcej, to już ci mówią, ja i Feniks mówimy, także jedz więcej, to szybciej będziesz zregenerowany. No ale jak to wszystko wygląda? Wiesz co, a propos właśnie doceniania, może tu poruszę aspekt, ale cofnę się troszkę wcześniej, jak wreszcie wyszedłem z domu po 2 tygodniach i pojechałem do klubu i chłopaki, którzy ze mną ćwiczą, to nie są wyczyniowi sportowcy,
nie są zawodnicy, każdy robi z nich zupełnie co innego, ale obydwoje są oddani. Zupełnie pracują na co dzień w instytucjach, które są niezwiązane ze sportem. Dobra, no powiem, nie obrażę ich, powiem tak, jeden jest rolnikiem, ale na taką skalę bardzo poważną. Zajmuje się dość poważnie uprawą, a drugi jest mój przyjaciel Orka, go pozdrawiam, który jest od lat, właściwie od 30 lat chyba się znamy. Zawsze trenowaliśmy, pracowaliśmy, gdzieś wspólne bramki, trudne przeżycia i tak dalej, zawsze był ze mną. I on 150 kilo koleś, a propos, i on stwierdził tak, on znowu pracuje w takiej branży bankowej, można powiedzieć. No i powiedzieli ogólnie tak, możesz już wyjść z domu, wyszedłeś? Mówię, tak, ale mówię, nawet się nie mogę wyprostować, bo jeszcze nie, ja w ogóle nie zgięty byłem, zgięty. Nie mogłem się wyprostować, wiecie, no ja nie mogę nic wziąć nawet do ręki, ale dobra, ale leżeć możesz? Mogę. No to przyjdź i się połóż. Pojechałem do klubu, położyłem się na ławce, pod nogi mi podstawiali coś, żebym nie mógł, jak opuściłem nogi, to mnie rwało. Będziemy ci zakładać kółka, podawać hantle. Ja nic nie robiłem, ja leżałem, podkładali mi, wykonywałem jakieś ruchy, które mogłem i tak się zaczęło. Oni mi nosili torbę, nic, żebym tylko nic nie robił. Oni mnie sprowadzali ze schodów. Rozumiesz? To jest przyjaźń. Wyciągnęli mnie. Ja bym wyszedł szybciej z domu, ale jeszcze dałbym sobie trochę czasu na takie pełne, swobodne poruszanie się, wiesz. Nie, nie, nie ma tego. Już mija ten ból pierwszy, możesz spać w nocy, wyspałeś się, dobra, no to chodź, nie? I wiesz, zaczęło się, zaczęło i potem się śmiali. To już nie jest rehabilitacja, wiesz, jak zacząłem, wróciłem już do jakiejś tam siły, bo teraz nie mam problemu z poruszaniem się i mam ten po prostu jeszcze ograniczenie, jeżeli chodzi o siłę uda, to potem już mówili, że to już jest koniec, oni sobie już nie potrenują, a teraz już te kółko weź, już załóż, wiesz, zaczęło się, mówię, rehabilitacja już się skończyła i się śmieją, ale wiesz, ja nie mogę z nogami wrócić tak do treningu, także ja jedyne co, to przysiad bułgarski na jednej nodze, gdzie wziąłem sobie 20, ale na drugiej nodze nie biorę nic, trzymam się, bo jest moment, gdzie nagle się przewracam na podłogę bez odcięcia prądu. To jest ten moment, że muszę, nie wiem kiedy to się wydarzy i muszę mieć coś, miejsce na to, żeby się przewrócić. Robię do upadku, powiedzmy 12 tylko powtórzeń, ale robię. I zacząłem od 2 tygodni robić przysiad na hack maszynie, oczywiście bez obciążenia, tam waży te 40-50 kilo, ale wiesz, ja robię wszystko wstając pośladkiem, jakąś częścią czworogłowego, która jeszcze tam pracuje kolanową. Nie mogę w ogóle pracować udem, właściwie dwugłowy jeszcze mi pracuje, także ja mam tak pośladki zakwaszone, szczególnie jeden, bo będziesz miał teraz widzę, bardzo pocięte dupsko na następne zawody. Ale nie wiem, czy to jest takie, nie chcę się ten chwalić, ale ja mam paski z tyłu, nie, na dupie. No to nie fajnie. Całe, ale mam. No wiesz, nie mam dużo tkanki tłuszczowej, to może też widać, nie? No i też przez to, że nie masz tak dużo, to pewnie jestem na deficycie i dlatego, ale to jest, wiesz, no to jest jakieś nowe doświadczenie, nie? Ale robię, wstaję, zrobię, wiesz, tym wózkiem samym, ale robię jakieś metody, wiesz, pauzy, robię, bawię się, szukam bodźców. Tak robię, żeby znaleźć bodziec, na który jak gdzieś tam spowoduje, że ten osłabiona część zaczyna pracować. Jak ja robię, wstaję, to mi się trzęsie ten miejsce, gdzie jest porażenie, to całe się trzęsie, włókna się tam, wiesz, przebijają. To jest, wiesz, niesamowite. Ja się cieszę, że coś dostrzegam, wiesz, tą różnicę i jestem wdzięczny, że mogę każdy jakiś tam dzień jest lepszy, że mogę zrobić, wiesz, więcej powtórzeń, w ogóle, że mogłem już te przysiady zrobić, tak dalej, tak dalej. Ja nie odpuściłem treningu żadnego, wiesz, nóg. Robię jakkolwiek mogę, cokolwiek. I wiesz, nie czekam na ten moment, aż będę zupełnie wyleczony i będę mógł, dopiero wracam. Nie, to jest za późno. Ja, problem jest taki, że jeżeli nawet bym był zdrowy w 100% i w super formie, to nie mógłbym dzisiaj wystartować na scenie, chociażby dlatego, że po prostu ja nie mogę zbyt długo ustać na nogach i chodzić. U mnie, jeżeli przychodzi moment odcięcia prądu, to ja się przewracam. Nie mogę ustać dalej na nogach. Albo dobra, się zegnę, na chwilę podeprę, powiedzmy z parę sekund i mogę już wstać, już jest okej. Okay. Już jest odpływ. No to sobie wyobraź, jakbym stoję dzisiaj w line-upie i nagle się przewracam, nie? No nie mogłem do tego dopuścić. To nie jest do końca sprawność.
Dlatego póki co na tą chwilę nie dam rady, nie mogę jeszcze tak no, pozować, nie mogę się zachować pewnie. Ja wiesz, wychodząc na takie zawody, musisz się czuć pewnie. Nie możesz mieć myśli w głowie, że czy za chwilę coś się nie stanie, czy za chwilę, no wiesz, nie będę mógł kontynuować startu zawodu. Za dużo Dlatego będę. zdrowia, pieniędzy i czasu. Poza tym nasze rodziny też coś tam no, odczuwają te starty, nie oszukujmy się. No dokładnie, także dałem sobie czas. Jeszcze słyszałem od paru osób, że no tak, no to już jest ten wiek, to już za rok, a to już wiesz, może daj sobie spokój, może powinieneś odpuścić, bo widzisz, że już masz sygnały, że organizm nie daje rady. A słuchaj, ludzie w wieku 25 lat też mają kontuzję i sobie wstawiają coś. Roman Fritz, proszę, miał przerwę długą w startach, to nie jest stary zawodnik. Bardzo długo go nie było na scenie i on miał wstawiane. Podwójna wymiana bioder. Ale jednego. Miał zrobione jedno biodro, nie miał drugiego jeszcze zrobionego. Miał. No ale nie teraz. Oba biodra. On, gadając z Majkiem Cieślą, bo mają kontakt tam, wiadomo, to mówił, że po zrobieniu tego pierwszego biodra był tak zachwycony, że mówi, że jest idealny. Mówi, się czuł jak cyborg, że chciał zrobić drugie biodro i prosił lekarzy, żeby się zgodzili, ale nie było przeciwwskazań i nie zgodzili się na to. On Nie miał ma dwie zrobionego operacje na drugiego. pewno, więc nie wiem, czy drugiego nie miał, czy tam w pierwszym nie Może miał. na to jedno miał, może na to jedno. Nie, możliwe, że miał na to jedno, ale tam mniejsza. Marku, No ale w nie każdym bądź przesądzaj, razie. bo my możemy jako gaduły gadać godzinami, Tak. a czy tak, czy siak, to chyba co najważniejsze przekazaliśmy na ten moment. Śledźcie Marka, jeżeli chodzi o Instagram, bo on na pewno broni nie złożył, a na pewno będzie dalej kontynuował swoją walkę i zobaczycie go jeszcze nie raz i nie dwa na deskach, bo ma sobie coś do udowodnienia, a nie ludziom. Dzięki bardzo za Twój czas i widzimy się już niebawem. Dziękuję, pozdrawiam was wszystkich.